Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w FIFA 23. Na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że bardzo ciężko mi się jest wyrobić z filmami w ten weekend. Łącznie miałem do zrobienia aż 5 filmów na ten weekend. 5 filmów na 2 dni. 4 na ten kanał i jeden na mój główny kanał Ski Jumping TV. I powiem wam, że 5 filmów na 2 dni to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby to nagrać i zmontować. Tym bardziej jak się ma mało czasu jeszcze podczas tego weekendu i dużo rzeczy do zrobienia. Więc mam nadzieję, że ze zmontowaniem tego odcinka, który właśnie oglądacie, też się wyrobiłem i że oglądacie go w niedzielę, co nie jest w sumie jeszcze takie pewne. I ten odcinek na pewno będzie krótszy trochę niż te dotychczasowe z kariery zawodnika, bo po prostu muszę zrobić wszystko, żeby jak najszybciej to nagrać i jak najszybciej to zmontować, żebyście w ogóle mogli ten odcinek na czas zobaczyć. Więc słuchajcie, przechodzimy sobie już do tego, co tutaj mamy. Przesymulowałem parę dni do następnego spotkania z Zagłębiem. Mamy już grudzień 2022. Również rozwinąłem troszeczkę naszego zawodnika, bo mieliśmy tam punkty do dyspozycji i nasza ocena ogólna skoczyła z 74 już do 75. No w tej chwili w skali ekstraklasy to my już jesteśmy naprawdę taką gwiazdą, że aż ciężko to ubrać w słowa. Nasze umiejętności są ogromne jak na tą ligę. No ale teraz przed nami spotkanie z Zagłębiem Lubin, z zespołem, który jest raczej nisko w tabeli, więc mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy, natomiast przypominam, że gramy od zeszłego odcinka na poziomie legendarnym, co jest dla mnie sporym wyzwaniem, jest dużo trudniej niż na klasie światowej, no ale obyśmy poradzili sobie jak najlepiej i wygrali. Zobaczymy jak będzie. No i pierwsza akcja w meczu należy do Zagłębia, zobaczymy jak ta akcja się potoczy, warto też zwrócić uwagę na to, że gramy po raz pierwszy w warunkach zimowych. Niestety tracę tą piłkę w niezbyt dobrym momencie. Gramy po raz pierwszy w warunkach zimowych. Mamy tutaj dużo śniegu na boisku. Mamy pomarańczowe linie, więc dosyć tutaj specyficzna aura jak na mecz piłkarski. No ale pewnie w tym okresie troszkę takich spotkań nas czeka. No i teraz całkiem obiecująca akcja naszego zespołu. Spróbujemy może dośrodkować. I całkiem dobre to było. Czy to się zakończy bramką? Tak jest. Po naszym fantastycznym dośrodkowaniu udało się zrobić akcję, która zakończyła się pięknym golem Terracino. Więc słuchajcie, nie spodziewałem się, że z tego dośrodkowania, że to dośrodkowanie przyniesie nam bramkę. Naprawdę się tego nie spodziewałem, bo było takie dosyć niepozorne. Myślałem w ogóle, że obrońca drużyny przeciwnej to przejmie. To podanie, no naprawdę też dosyć zaskakujące, bo myślałem, że ten piłkarz będzie strzelał i tutaj ledwo załapał się na tą piłkę Terracino, jeszcze odbiła się od bramkarza i od słupka, więc mieliśmy dużo szczęścia, że zdobyliśmy tą bramkę. No ale najważniejsze jest to, że obejmujemy prowadzenie. No ale teraz groźna akcja Zagłębia, zobaczmy jak to się zakończy, czy tutaj jeszcze będą jakieś podania, próbują w dalszym ciągu budować jakoś tą akcję. My tutaj byliśmy blisko, żeby odebrać piłkę i jednocześnie byliśmy blisko, żeby sfaulować. Więc czekamy na to, co się będzie działo. Długo bardzo się utrzymują piłkarze Zagłębia przy piłce i ta akcja wygląda coraz lepiej. No robi się naprawdę groźnie, mam nadzieję, że nasi obrońcy się spiszą i tak też się dzieje. Piękny odbiór, no i jest szansa na fajny kontratak. Próbujemy się tutaj jakoś wystawić, dostajemy tą piłkę, podajemy ją, ale niestety niezbyt celnie. Kolejna akcja Zagłębia, zobaczmy jak tym razem spiszą się nasi obrońcy. No tutaj dużo problemów sprawiają napastnikom drużyny przeciwnej, ale niestety utrzymują się piłkarze Zagłębia przy piłce i fantastyczna interwencja bramkarza nas w tej sytuacji ratuje. No a teraz szansa na fajną akcję naszej drużyny, próbujemy tutaj wybiec na czystą pozycję, wystawiamy sobie piłkę, chyba to było niepotrzebne, ale udało się wywalczyć rzut rożny, wydaje mi się, tak jest, mamy rzut rożny, więc jest tutaj szansa, żeby coś jeszcze zdziałać. Tą piłkę dostaje jeden z naszych kolegów. Czy uda nam się ją jakoś utrzymać? Tak jest, mamy tą piłkę, wciąż prosimy o nią. Podanie, mam nadzieję, że nie było spalonego. Nie było. No ale piłkę niestety tracimy. Pierwsza akcja, połowa zakończyła się wynikiem 1-0 dla nas. Natomiast pierwsza akcja drugiej połowy była obiecująca, ale troszkę się spóźniłem z tym podaniem. No i niestety niewielki, ale jednak spalony. Teraz dostajemy fajne podanie. Próbowaliśmy minięcia, ale niestety to się nie udało. No i mamy problem, bo przy naszym zawodniku pojawił się plus, więc być może oznacza to kontuzję. No mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Mam nadzieję, że za chwilę ten plusik zniknie. Tutaj dosyć ryzykowne zagranie. My musimy w tym momencie mocno się oszczędzać i nie szarżować za bardzo, nie sprintować, bo to może tylko pogorszyć nasz stan. No zobaczmy, jak długo ten plus będzie się utrzymywał. Mam nadzieję, że on za chwilę zniknie i okaże się, że to tylko taki chwilowy, drobny uraz. Tą piłkę dostajemy, oddajemy jak najszybciej. No bylibyśmy dobrze ustawieni, gdyby nie ta kontuzja. Na szczęście ten plus znika, więc możemy być spokojni,
To było tylko chwilowe i już teraz czujemy się dobrze. Natomiast akcja Zagłębia widzimy, ale przejęta piłka świetnie i teraz mamy szansę akcję rozegrać, ale niestety moje podanie kolejne w tym meczu nieudane. No, nie popisuje się zbyt dobrymi podaniami w tym spotkaniu, a teraz niestety tracimy bramkę. No, był świetnie ustawiony napastnik drużyny przeciwnej i to tak naprawdę nie miało prawa nie wpaść. Szkoda, no ale musimy teraz przycisnąć, jeśli chcemy to spotkanie wygrać. A teraz niestety akcja naszych przeciwników, no ale bardzo słabe podanie, nie dogadali się tam do końca, więc teraz szansa dla nas. Zobaczmy, czy dostaniemy tą piłkę, bo wychodzimy na fajną pozycję, ale niestety nikt do nas tej piłki nie podał. No, być może to jest ostatnia szansa na strzelenie bramki w tym meczu. Okej, myślałem, że to było podanie do naszego kolegi i ja chciałem odegrać z pierwszej piłki, ale jednak ta piłka leciała do nas. No i niestety w ten sposób popełniliśmy błąd, który może nas kosztować zwycięstwo, a może i nawet remis. To zależy od tego, jak ta akcja się potoczy. Piłkę odbieramy, ale już nie ma czasu. Nie ma czasu, niestety. Więc po raz kolejny w tym sezonie na poziomie legendarnym remisujemy 1-1. Aczkolwiek było to dosyć udane spotkanie. Uważam, że byliśmy nieco lepszą drużyną. No i mam nadzieję, że w kolejnym meczu no udowodnimy to, że jesteśmy po prostu lepsi, nie bez powodu znajdujemy się na szczycie tabeli. Przed nami kolejne spotkanie, które nie powinno przynajmniej teoretycznie sprawić nam wielkich problemów, bo gramy z jednym ze słabszych zespołów Ekstraklasy. Jeśli chodzi o tabelę, to mamy 3 punkty przewagi nad Lechem Poznań. No i zerknijmy jeszcze tylko na statystyki zawodników. Widzimy, że wciąż 29 bramek w naszym wykonaniu, 11 Terracino i Isaka. Więc przechodzimy sobie teraz do kolejnego meczu. To spotkanie na szczęście nie jest rozgrywane w warunkach zimowych, więc być może będzie nieco łatwiej o strzelanie bramek, budowanie fajnych akcji. Szkoda, że ta piłka nie została podana do mnie, bo wydaje mi się, że byłem naprawdę dobrze ustawiony. Prosimy o tą piłkę, może ona do nas jeszcze trafi. Jest wciąż szansa, tak jest, trafia do nas. I to jest świetna okazja, żeby zaskoczyć bramkarza. Niestety nie udało się, ale to był dosyć dobry strzał. Uważam, że to był dosyć dobry strzał. Niewiele tutaj zabrakło, żeby bramkarza pokonać. Mieliśmy fajną pozycję. Ci obrońcy też nam tutaj nie zagrozili. No ale zobaczmy, jak to się potoczy. Ta piłka leci na nas. No tam się zastanawiałem, czy nie będzie rzutu karnego. No ale sami z siebie się tam najwidoczniej przewróciliśmy. Podajemy jeszcze. No ale Terracino do nas nie odegrał. Gdyby to zrobił, no była szansa. Była szansa jeszcze coś zdziałać. Ale na spokojnie, to jest dopiero początek meczu. Myślę, że jeszcze wiele możemy tutaj pozytywnego zrobić. Natomiast na razie akcja Korony. Zobaczymy, jak się potoczy, bo wygląda naprawdę groźnie. To jest bardzo dobry strzał i tracimy bramkę. Teraz świetna akcja wykonania naszego zespołu. Prosiłem o tą piłkę, no ale to podanie nie było zbyt dobre. Jest jeszcze szansa, żeby coś zdziałać. Próbujemy minięcia, no ale niestety kompletnie to nie wyszło. Spróbujemy jeszcze może jakoś tą piłkę odebrać. No niestety nie udało się. Ale cały czas atakujemy. To jest na pewno istotne. Dostajemy tą piłkę, próbujemy tutaj coś zdziałać. I to był bardzo dobry, kolejny bardzo dobry strzał w naszym wykonaniu. Niestety bramkarz tutaj również sobie z tym poradził. Zobaczmy, jak ten rzut rożny wyjdzie. Okej, strzał Terracino, bardzo dobry. No, napieramy niesamowicie, a mimo wszystko przegrywamy. No to jest właśnie to, czym się charakteryzuje poziom legendarny. Że tutaj możemy napierać, ale nie jest tak łatwo. Próbujemy jeszcze się utrzymać przy piłce, ale znowu mi się to nie udaje. Trochę frustrujący ten mecz w moim wykonaniu. No i to, że tyle napieramy, tyle mamy akcji, no niestety nic nie wychodzi jak na razie. Przegrywamy po pierwszych 45 minutach. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie druga połowa. Mam nadzieję, że znacznie lepiej. Kolejna akcja naszego zespołu. Czy dostaniemy tą piłkę? Dostajemy. I teraz spróbujemy ją jakoś oddać jeszcze. No ale niestety podanie moje zablokowane. No bardzo dobrze się zbierają obrońcy Korony Kielce, trzeba przyznać. Blokują nas bardzo umiejętnie, choć teraz udaje nam się przejąć tą piłkę. Tylko komu ją oddać? Nie ma za bardzo komu. Jeszcze tu próbujemy. Szkoda, naprawdę szkoda tej akcji, ale no nie było nikogo z naszej drużyny, kto byłby dobrze ustawiony. Wybiegał na pozycję jeden z naszych kolegów, ale już było troszkę za późno, żeby to ładnie odegrać. No a teraz fantastyczna akcja Korony. No i mieliśmy dużo szczęścia. Bramkarzowi zawdzięczamy to, że nie przegrywamy 2-0. No i był faul w takim miejscu, które może się okazać całkiem dobre do strzału, tylko że prawdopodobnie ja będę ten rzut wolny wykonywał. No a mi to za dobrze nie wychodzi, więc trochę się obawiam, jak to będzie. No ale cóż, spróbujmy to zrobić w ten sposób może. Jeszcze trochę sobie... Okej, zrobię tak. No zobaczmy, ostatnio strzeliliśmy w światło bramki.
A teraz trafiamy w poprzeczkę. Jaka szkoda, że to nie weszło. Musimy zobaczyć powtórkę. Ale niesamowita szkoda, że to nie weszło. Bramkarz, czy by to obronił? Być może. Być może by to obronił, ale na pewno nie byłoby łatwo. Szkoda, że zmarnowaliśmy tą okazję, ale no, dzięki temu wiem już mniej więcej, jak wykonywać rzuty wolne, żeby to było blisko. Ale teraz groźna akcja Korony już w końcówce tego spotkania. No i bramkarz po raz kolejny nas ratuje. No a my schodzimy z boiska. Więc słuchajcie, no tutaj jeżeli coś ma się jeszcze w tym meczu wydarzyć, to tylko i wyłącznie chłopaki będą mieć na to wpływ. Ja już niestety nie mam, więc zobaczmy, czy coś udało się tu jeszcze zdziałać. Mam nadzieję, że przynajmniej zremisujemy. Uwaga. Wow. No tego się nie spodziewałem, że tyle się jeszcze w tym meczu wydarzy. Widzimy, że jeszcze Korona Kielce wbiła bramkę. Wcześniej my. No i my odpowiedzieliśmy jeszcze na tą bramkę strzeloną przez Koronę. No i ostatecznie kończy się to spotkanie wynikiem 2-2. Niesamowite. No ale w ten sposób przedłużamy naszą passę meczów bez porażki, bo tak naprawdę nie przegraliśmy jeszcze żadnego meczu w tym sezonie. Remisów już troszkę mieliśmy. Jak sami widzicie, 4 remisy w tym sezonie. 14 zwycięstw, 0 porażek. W dalszym ciągu jesteśmy niepokonani i to na pewno cieszy. No ale zobaczymy, jak będzie sobie radził dalej Lech Poznań, który też ma fantastyczny bilans. Porażkę zanotowali tylko z nami. Więc tak, lecimy sobie dalej, czekając na spotkanie z Radomiakiem. Ogarniamy jeszcze oczywiście treningi, no i za chwilę przechodzimy do tego meczu. No więc przechodzimy do wyjazdowego spotkania z Radomiakiem Radom. Ten mecz prawdopodobnie będzie ostatni w dzisiejszym odcinku, zaledwie 3 mecze. Tym razem, no bo tak jak mówiłem, chcę, żeby ten odcinek był krótszy, żeby po prostu on się pojawił dla was, żebym zdążył go nagrać i zmontować. Za chwilę dokończę, bo mamy ciekawą akcję. Prosimy jeszcze o tą piłkę. No ale nie ma nikogo, do kogo mógłbym podać ją. Nikt tutaj nie był dobrze ustawiony. Mogłem iść sam, ale to też było ryzykowne, bo było dużo obrońców. No ale wracając do tematu. Tak jak mówiłem, chcę, żeby ten odcinek był krótszy. Na tym meczu zakończymy sobie go. Ale wchodzimy w tym momencie w przerwę zimową. Tutaj bardzo długo nie będzie żadnych spotkań, a zacznie się już zimowe okienko, więc myślę, że przesymulujemy sobie po prostu jeszcze te dni wszystkie do kolejnego spotkania i zobaczymy, czy jakieś oferty transferowe pojawią się za naszego zawodnika, bo być może dostaniemy jakąś pierwszą w historii ofertę. Prosimy o tą piłkę. No ale po raz kolejny została nam odebrana. No, passa dzisiaj mojej gry, że tak powiem, jest fatalna. To jest pierwszy odcinek, kiedy naprawdę mi nie idzie. Teraz jest szansa, żeby coś zdziałać. Piękne nasze podanie do Terracino. Utrzymujemy się przy piłce. No i zobaczymy. Ta piłka trafia do nas po raz kolejny. Terracino niech się wystawi. Świetnie. No ale tutaj już no... Szkoda, że stracił piłkę, ale ciężko było tutaj cokolwiek zrobić. Tak jak ja dzisiaj często traciłem piłkę, ale przez to, że byłem dobrze kryty, tak teraz Terracino, mimo że przyjął to podanie, to nie za bardzo miał co zrobić. Dobrze, że tą piłkę przejmujemy. Jest kolejna szansa dla naszej drużyny na to, żeby coś ciekawego zdziałać. Tą piłkę dostajemy teraz. Okej, okay. Jeszcze się utrzymujemy i to musi być gol. Tak jest, brawo dla... No właśnie, dla kogo? Zaraz zobaczymy. Dla Durmusa, który strzela dla nas bramkę i mam nadzieję, że w tym meczu uda nam się utrzymać to prowadzenie, które właśnie sobie wywalczyliśmy. Piękne przyjęcie, przejęcie piłki Terracino teraz. Dostajemy ją, podajemy do Terracino po raz kolejny. No i zobaczymy jeszcze, jak to się potoczy. Tutaj troszkę się wycofamy. Może dostaniemy tą piłkę, mam nadzieję. Nie prosiłem o nią, ale ją dostałem, choć... Okej, chciałem powiedzieć, że dostałem ją troszkę za późno chyba, ale mimo wszystko udało się to wykorzystać. Strzelamy pierwszą bramkę w tym odcinku. No i mogę być już usatysfakcjonowany o tyle, że ten odcinek nie zakończy się bez bramek dla nas. I to jest 30. trafienie w tym sezonie, słuchajcie. Wykręcamy naprawdę niesamowity wynik, aczkolwiek do wyrównania rekordu Ekstraklasy mamy jeszcze 7 bramek. No, spotkań też mamy jeszcze dużo do rozegrania, więc jak najbardziej strzelanie tych 7 bramek jest możliwe. No, ale zobaczymy, czy to się uda, no bo jednak na tym poziomie, na którym gramy teraz, nie jest tak łatwo o te bramki strzelane zbyt często. Zazwyczaj to jest jedna bramka w meczu lub nawet żadnej bramki. No, ale fajnie, że tą 30. udaje się wbić w tym momencie. No, ale teraz ostatnia akcja tej pierwszej połowy, bo widzimy, że już minął nawet doliczony czas. Sędzia bardzo długo ciągnie to. No i niestety tracimy bramkę. Myślałem, że sędzia zakończy to wcześniej, bo gra rozgrywała się w połowie boiska, gdy już doliczony czas minął. No ale niestety pozwolił jeszcze pójść piłkarzom Radomiaka z tą akcją, no i...
Bramka kontaktowa. Tak więc w tej drugiej połowie będziemy musieli się bardzo pilnować, żeby nie wypuścić tym razem z rąk tego zwycięstwa. Natomiast Radomiak tutaj całkiem odważnie sobie poczynał. Wywalczyli rzut rożny, zobaczymy, czy cokolwiek im ten rzut rożny przyniesie. Czekamy na dośrodkowanie. No i mieliśmy mnóstwo szczęścia. Obrońca naszej drużyny wybija z linii bramkowej piłkę. Wciąż jest akcja, rykoszet, no i będzie kolejny rzut rożny. Zobaczmy, jak tym razem to się potoczy. I znowu było bardzo blisko, żeby padł gol. Piłkarze Radomiaka wciąż przy piłce. Idziemy tutaj do defensywy pomóc trochę naszym kolegom. Niestety tutaj sfaulowaliśmy, chyba, chociaż nie wyświetliło się nic. No, zobaczmy, zobaczmy. No, tutaj wiem, że cofnąłem się bardzo głęboko do obrony, ale staram się zrobić, co tylko się da, żeby pomóc. No, nie miałem za bardzo na to wpływu, ale na szczęście udaje się oddalić piłkę od własnej bramki. Natomiast wciąż napierają. No i mam nadzieję, że tutaj nasi obrońcy w końcu staną na wysokości zadania i odbiorą tą piłkę. Bo tutaj naprawdę robi się nieciekawie. Na szczęście udaje się to zrobić przepisowo, no i teraz jest szansa dla nas. Podajemy tą piłkę. Dostajemy ją z powrotem, ale niestety tracimy. No i teraz jest świetna akcja naszej drużyny, podaliśmy tą piłkę. I jest gol, słuchajcie. Jest kolejny gol w wykonaniu naszej drużyny. Prowadzimy 3-1, znowu Durmus strzela. No i wydaje się, że ta bramka naprawdę przybliża nas bardzo wyraźnie do zwycięstwa w tym meczu. Do zwycięstwa, które jest dla nas naprawdę istotne, biorąc pod uwagę, że Lech Poznań cały czas nam depcze po piętach. Bardzo ładny gol. Przed nami ostatnie minuty tego spotkania. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj uda się wywalczyć. Prosimy o tą piłkę. Dostajemy ją i wystawiamy ją naszemu koledze, ale niestety nie udało się tego zrobić celnie. Więc jedna z ostatnich, być może całkowicie ostatnia akcja tego meczu dla Radomiaka, a jednak dla nas, bo odbieramy tą piłkę bardzo umiejętnie. No i zobaczmy, czy to wykorzystamy. Podanie. Okej, szkoda, że wycofaliśmy tą piłkę. Nie wiem, czy to było potrzebne. Teraz ją dostajemy, próbujemy minięcia. Niestety się to nie udało. No i tą piłkę tracimy. 2 minuty doliczone, sędzia już nie powinien tego dać. Tak jest, ostatni gwizdek sędziego. Strzelamy jedną bramkę w tym meczu. Ale co najważniejsze, wygrywamy 3-1 na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Dopisujemy 3 punkty do tabeli w Ekstraklasie. No i za chwilę zobaczymy, jak w tym momencie sytuacja w tabeli wygląda, również jak wygląda tabela strzelców. No i jak widzicie, mając 19 rozegranych spotkań, mamy zaledwie 1 punkt przewagi nad Lechem. Oni wciąż wygrywają swoje spotkania, radzą sobie naprawdę dobrze, więc tutaj będzie niezwykle wyrównana walka w najbliższym czasie. Może nawet będzie to walka do samego końca. Jeśli chodzi o statystyki zawodników, to widzimy, że Isak wyszedł tutaj samodzielnie na drugą pozycję, a my jesteśmy na miejscu pierwszym z 30 już trafieniami. Zerkamy sobie jeszcze na kalendarz. Widzimy, że tutaj w grudniu żadnych spotkań już nie mamy i dopiero 20 stycznia będziemy mieć spotkanie z Pogonią Szczecin, więc ja aż do tego dnia, 20 stycznia, przesymuluję teraz czas w kalendarzu. No i jeżeli coś ważnego się będzie działo, to będę się zatrzymywał, być może dostaniemy jakąś ofertę transferową w międzyczasie. Jeśli tak się stanie, to razem to sprawdzimy. Będę też robił oczywiście treningi, no i za chwilę widzimy się, nie wiem jeszcze którego dnia, czy będziemy się w ogóle zatrzymywać, no ale to za chwilę już sami się przekonacie. Mamy w tym momencie dzień 4 stycznia 2023. Nie przyszła do nas żadna wiadomość, natomiast jeśli chodzi o działania, jak widzimy, mamy tutaj informację, że przybywa nowy zawodnik i możemy w związku z tym coś zrobić. Możemy zorganizować wspólny trening z nowym zawodnikiem i widzimy, że dołączył do nas piłkarz Lee, który prawdopodobnie jest Koreańczykiem. No i za chwilę zobaczymy, jaki to jest piłkarz, kogo tutaj ta nasza Lechia sprowadziła do składu. Myślę, że możemy razem z nim potrenować. To będzie chyba dobre rozwiązanie, więc to sobie wybieramy. Możemy też przeczytać książkę Legendy Klubu, więc w sumie to zróbmy. Więc przechodzimy sobie do tego. Tak jest, to również robimy, żeby te punkty zbierać. No i za chwilę wejdziemy sobie do składu naszej drużyny. Dobrze, mamy to tutaj, jak widzę, więc posegregujmy sobie piłkarzy w ten sposób. Choć tam mi już mignął ten Lee. Mamy go tutaj. Lee z Korei Południowej, ocena 65 i jest to prawy pomocnik, więc być może już niedługo
będziemy biegać na boisku z naszym nowym koreańskim kolegą. Zobaczymy, jak będzie się spisywał na boisku. No myślę, że całkiem fajne wzmocnienie. No ale zobaczymy, jak ono podziała rzeczywiście na zespół. Ale w tej chwili zauważyłem coś, co jest dla mnie po prostu potężnym zaskoczeniem. Czekajcie, gdzie to jest? Czy wy to widzicie? Nicolas w formie, klub Real Madrid atakuje. Przejdźmy dalej, co tam pisze. Podobno zainteresowanie zakupem wyraził klub Real Madrid. Nie wiadomo, czy klub Real Madrid złożył ofertę za strzelecki skarb na 20-letnim kontrakcie, ale i tak klub Lechia Gdańsk zapowiedział stanowczo, że Nicolas nigdzie nie idzie. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli my rzeczywiście dostaniemy ofertę z Realu Madryt, to wybaczcie, ale ja nie mogę czegoś takiego odmówić. Mimo, że mówiłem, że zostanę do końca tego sezonu, ale jeżeli my dostaniemy ofertę z Realu, no na pewno decyzji nie podejmę w tym odcinku, bo będę chciał też poznać wasze zdanie na ten temat. Ale słuchajcie, na razie żadnych konkretnych wiadomości nie mamy, więc myślę, że przejdziemy sobie po prostu dalej i będziemy czekać, czy coś się pojawi. I pojawiło się. Słuchajcie, dostajemy ofertę transferu do Realu Madryt. Z Lechii Gdańsk do Realu Madryt. Zarabiamy tutaj, zaraz wam powiem ile, 3400 euro tygodniowo, to są nasze aktualne zarobki. Jesteśmy warci 18,5 miliona, w ogóle całkiem niezłe pieniądze, ale mamy możliwość zarabiania 110 tysięcy euro tygodniowo w Realu Madryt. To jest oferta, której ja odrzucić po prostu nie mogę. Ale na ostateczną decyzję poczekam, bo tak jak mówię, chcę zobaczyć, co wy na ten temat sądzicie, jakie będą wasze opinie w tej sprawie. No i dopiero na podstawie między innymi waszych opinii podejmę decyzję, czy przejdziemy do Realu Madryt, ale to jest coś, czego w życiu się nie spodziewałem, słuchajcie. Że z Lechii Gdańsk bezpośrednio przejdziemy do takiego giganta. Ja się spodziewałem, że będziemy mieć co najmniej ze dwa kluby po drodze, albo no jeden chociaż, który będzie takim, wiecie, klubem przejściowym, takim średniakiem. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co my wyczyniamy w tej Lechii, to nie dziwię się, że giganci europejscy zwrócili na nas uwagę. No i słuchajcie, czy 8 stycznia 2023 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym dołączymy do Realu Madryt? To zależy w dużej mierze od was i to się okaże w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.